Ukraińskie ziemie zostały przejęte przez Amerykę. Czy wiecie, dlaczego USA wysyłają tak dużo broni na Ukrainę? Bądźcie pewni, że nie dzieje się tak z powodu miłosierdzia chrześcijańskiego. Po prostu dlatego, że trzy duże amerykańskie firmy międzynarodowe kupiły od Zeleńskiego 17 milionów hektarów świetnej ziemi. Są to firmy Cargill, która wzięła udział w symulacji Food Chain Reaction, a Global Food Security Game, Dipon oraz Monsanto, spółka formalnie niemiecko-australijska, ale z kapitałem amerykańskim. 5% ukraińskich gruntów rolnych zostało także zakupionych przez Chiny. Aby zrozumieć, ile to jest 17 milionów hektarów, wystarczy pomyśleć, że całe Włochy mają 16,7 miliona hektarów gruntów rolnych. Krótko mówiąc, trzy amerykańskie firmy wykupiły na Ukrainie więcej użytecznych gruntów rolnych niż mają ich Włochy, a kim są udziałowcy owych trzech firm? Zawsze ci sami, Vanguard, BlackRock, Blackstone, to znaczy te same trzy firmy finansowe, które kontrolują wszystkie banki świata, jak również wszystkie znaczące przedsiębiorstwa przemysłu zbrojeniowego na kuli ziemskiej. Krótko mówiąc, są samowystarczalni, to dlatego już w okresie poprzedzającym wybuch wojny na Ukrainie nastąpił gwałtowny wzrost cen pasz Cargill i Dupont oraz nawozów Monsanto Bayer, ponieważ oni już wtedy wszystko wiedzieli, o wszystkim byli poinformowani. Mass media nagłaśniają wojnę, rzecz jasna, ich właścicielami są te same Vanguard, BlackRock i Blackstone, a Biden chce wojny, bo co oczywiste został wybrany przez tę samą wspaniałą trójkę. Co z tymi wszystkimi pieniędzmi zrobią powszechnie znane nam osoby, czyli Buffett, Soros i Gates, którzy są jawnymi i ukrytymi udziałowcami wymienionych wcześniej trzy wielkich firm finansowych, czy żywią się gwarancjami bankowymi i funduszami hedgingowymi? Sprzedaż gruntów rolnych na Ukrainie rozpoczęła się 1 lipca 2021 roku: Chiny kupiły 3 hektary, Ukraina posiada 40 hektarów ziemi rolnej. Yeah. you